Każda para punktów może zostać połączona odcinkiem. Połącz dwie pary czarnych punktów w taki sposób, aby powstałe odcinki były prostopadłe. Sprawdźmy, czy potrafimy to zrobić. Na przykład jeden koniec odcinka będzie tutaj, a drugi niech będzie tutaj. Mamy jeszcze drugi odcinek, więc musiałby być w tym miejscu. Przypominam, że dwa odcinki są prostopadłe, gdy proste, na których leżą, są prostopadłe, czyli przecinają się pod kątem prostym. Tutaj, owszem, te proste by się przecięły, ale na pewno nie pod kątem prostym, więc musimy spróbować inaczej. Sprawdźmy tutaj. Ten odcinek połączymy z tymi punktami i tutaj zrobimy w ten sposób. Wyglądają, że są prostopadłe. Sprawdźmy. Są to odcinki, ponieważ mają dwa końce i nie idą w nieskończoność. Sprawdźmy. Jeszcze jeden przypadek. Ustaw półprostą w taki sposób, aby początek miała w punkcie A i przechodziła przez drugi czarny punkt. Ponadto półprosta powinna być równoległa do różowej linii. Tutaj mamy półprostą. Przypominam, że półprosta ma początek, a nie ma końca. Półprosta ma zaczynać się w punkcie A. Punkt A jest tutaj i ma przechodzić przez jeden z czarnych punktów, czyli albo przez ten, albo przez ten. Wiemy, że ma być również równoległa do różowej linii. Linia różowa jest tutaj. Aby półprosta była równoległa do naszej prostej, linii prostej, nie może mieć z nią punktów wspólnych. Zatem wygląda na to, że dobrze zrobiłam. Jest to półprosta, ponieważ ma początek i idzie w nieskończoność w jednym kierunku. Zapraszam Cię do rozwiązania tego zadania na stronie Akademii Kanon.